Rynek samochodów używanych jest ściśle powiązany z rynkiem samochodów nowych. Tutaj te powiązania są szczególnie dzisiaj bardzo dobrze widoczne, bo jeżeli nie ma wymiany samochodów nowych na nowsze, no to automatycznie brakuje tych samochodów na rynku aut używanych i stąd ograniczona dostępność dla takich importerów jak Polska. Czyli nie jesteśmy w stanie sprowadzać takiej liczby aut, o jakiej myśleliśmy w przeszłości. Drugim czynnikiem, który przyczynia się też do obserwowanego spadku, a ten spadek tylko w kwietniu wynosił około 17%, a od początku roku mówimy o spadku na poziomie 14% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tym drugim czynnikiem jest wzrost cen. A więc ceny tutaj także stanowią pewnego rodzaju blokadę dla naszych importerów, bo im auta droższe, szczególnie te nowsze, na które zapotrzebowanie było duże, tym mniejsze potencjalnie rzesza klientów. Widać wyraźnie w statystykach, że nie jesteśmy w stanie wydać aż tak dużych pieniędzy i sprowadzamy auta starsze. O ile rok temu średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski wynosił mniej więcej 11,5 roku, to dzisiaj przekroczy już granicę 12,5 roku i to jest w ostatniej dekadzie na pewno najwyższy poziom średniego wieku, jaki notowaliśmy.